baza danych nawigacyjnych, jak widzicie, nie ma oznaczenia. 23 września nawigacja nie działa. Mamy tylko taki ekran i tak naprawdę nic więcej się nie postępuje. Jesteśmy 2 dni od owej aktualizacji, którą sam przeprowadziłem bez pomocy ASO. No proszę się wostrzeć, informacje o systemie. Zobaczcie, baza danych była 2021 rok, natomiast mamy już aktualną OTA, Over the Air, ściągnęła się aplikacja bieżącej mapy i wszystko wróciło do normy. Hej, witajcie, drugi dzień prób z błędem B126CF0. A mianowicie błędna baza danych systemu nawigacyjnego. No i tak, pewne rzeczy mam ogarnięte, to znaczy się troszkę poczytałem, troszkę pomogli forumowicze, za co serdecznie dziękuję. No i będziemy próbować zrobić tutaj coś z tym na własną rękę. Nie wiem, czy dobrze, czy nie, ale to się okaże za chwilę. Do tego celu potrzeba pendrive ze zgraną mapą. Tak, tutaj nie ma wyjścia na kartę SD, natomiast są wyjścia USB-C. I żeby to zaktualizować, trzeba wejść w menu serwisowe REM, Red Engineering Menu, i tam spróbować aktualizować. Do tego celu potrzebujemy samochód włączyć po zapłonie. Ja będę w międzyczasie, jak to się będzie robić, też przeczytam wam całą instrukcję. Wyłączamy wszystkie źródła poboru energii, czyli klimatyzację, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne. Uchylę sobie trochę szybę, bo będzie prawdopodobnie trochę czasu tutaj spędzę. Następnie musimy poczekać, aż uruchomi się cała jednostka centralna. Trzeba jej dać parę minut, żeby ona pełną funkcjonalność uzyskała. No tak jest, te akurat w Aronie szybko się włączają, ale w innych tam zalecają, żeby czekać około 5 minut. Ja sobie w tym czasie przerobię pendrive mój z muzyką, z MP3-kami i z wideo na pendrive właśnie do butowania, do załadowania nowych map nawigacji. Pendrive'a tutaj wepnę. Karta pamięci była sformatowana. Pobrałem z linku, który będziecie mieli na widoku. Pobrałem sobie tutaj paczkę na komputer najpierw, rozpakowałem ją i przekopiowałem na pendrive, w zasadzie na przejściówkę. To są karty. Karta musi mieć minimum 32 giga, bo paczka zajmuje 26. Jak włączy się już wszystko, możemy przejść do menu. W tym celu wciskamy tutaj pendrive i przytrzymujemy przycisk wyboru menu przez dłuższy czas. Zobaczcie, weszliśmy, są wersje HMI, aktualizacja oprogramowania, wersje, klikamy to, aktualizacja oprogramowania, nie korzystaj z pojazdu, rozpocznij aktualizację. Aha, dodam jeszcze, jeżeli macie Android Auto i samochód się wam łączy z telefonem automatycznie, zaleca się, żeby nie było wokoło żadnych źródeł sygnału GSM ani DECT, żeby żadne informacje nie zakłócały pracy jednostki. Ja sobie włączyłem w tryb samolotowy. Druga sprawa, jeżeli jednostka ta MiB3 ma u was częste zawiasy, też nie powinno się to robić, bo można uszkodzić znowu ten wsad po raz kolejny. Dlatego ona musi pracować stabilnie, musimy uruchomić, musi przez pewien czas działać i dopiero
i dopiero będziemy mogli spokojnie sobie aktualizować. Rozpoczynaj aktualizację. Zgas ekran. Pojawiło się REM, Red Engineering Menu. Ja tutaj Wam wejdę, mam plik z notatki, jak to wygląda. Aktualizacja oprogramowania. Wybrać update. Przytrzymujemy dłużej niż sekundę. Wybierzemy USB 1, jest zaznaczone. Przytrzymujemy dłużej niż sekundę. Loading meta info. Następnie wybrać punkt menu update. Wybrać USB 1. Następnie urządzenie sprawdza dane w pamięci USB. Proces może potrwać do 30 minut i na nie należy go przerywać. Wybrać punkt menu standard. Następnie wybrać start update. Rozpocznij aktualizację. Po potwierdzeniu start update rozpocznij aktualizację. Zostanie wykonana aktualizacja oprogramowania. Przytrzymujemy start update. Update must not be cancelled under any circumstances. Czyli aktualizacja nie może być anulowana w żadnym wypadku. Czyli jesteśmy zdani na to, żeby spędzić tutaj czas. I na dole mamy przycisk rozpocznij aktualizację. Wybrać punkt menu standard, następnie wybrać start update. Zostanie rozpoczęta aktualizacja. Podczas aktualizacji oprogramowania pokazywane są kolejne etapy postępu. Po pomyślnej aktualizacji oprogramowania zostanie pokazany wynik. Pomyślne zakończenie aktualizacji dla danej partycji zostanie pokazane za pomocą przycisku OK. Następnie wrócimy do tego, jak się wszystko zaktualizuje. Nastała wręcz noc, że tak powiem. Myślałem, że coś się zawiesiło, bo to jedno menu miało trwać, update'owanie miało trwać 30 minut, ponad 40 minut bez żadnej reakcji, nie mogłem nic zrobić. No i pojawiło się update progress, jest MIB3OI, NAV, DB, NAV i aktualizuje dalej, update 1 z 1 i jest znacznik aktualizacji dalej, więc wiem, że działa i czekam. No myślałem, że nic nie reaguje i że są to błędne komendy, natomiast po 40 minutach się wskrzesiło. Czekam na dalszy rozwój. Kliknąłem w tą ikonkę, tą MIB3. No i mamy tutaj okno wskazane. Progress updating. Na chwilę obecną nic się nie przesuwa, natomiast status jest updating. I czekamy cierpliwie dalej. Na chwilę obecną minęło 40 minut. No więc tak, godzina 20, prawie półtorej godziny, no i pojawiło nam się okno, że jest MIB3 OI NAV DB, OK, i będziemy dawać resume. Powiem jeszcze taką uwagę, jak był pasek ładowania się tego poprzedniego ekranu, który Wam pokazałem, to przez cały czas pisze, że proces jest na poziomie 0 updating, ale nie przesuwa się pasek i w pewnym momencie pokazuje się, że jest 100% zrobiony, więc ten pasek niby do niczego niepotrzebny, bo nie pokazuje nam się proces i nie przesuwa się nam ten pasek. Następnie po pojawieniu się tego okna czytam 16 punkt. Po pomyślnej aktualizacji oprogramowania zostanie pokazany wynik. Pomyślne zakończenie aktualizacji dla danej partycji zostanie pokazane za pomocą OK. Jest OK. Opuścić menu REM, czyli Red Engineering, naciskając przycisk Resume. Kontynuuj.
Engineering will be left. Opuścić menu serwisowe. Wyłączyć system nawigacji z radiem. Poczekać, aż magistrala danych przejdzie w stan uśpienia. Tak samo się zresetowało, jak widzicie. OK. Poczekamy, aż się uruchomi. Aktualizacja systemu. Aktualizacja systemu została zakończona. OK. Komunikat jest z racji i wyłączonych światła. Tak, bo u mnie na zero są zgaszone światła. To jest istotne, żebyśmy mieli... Aktualizacja oprogramowania została zakończona. OK. Pojawiła się kolejna ikonka właśnie z nawigacją. Poczekamy, aż się w pełni uruchomi cały system. Zobaczymy od razu w ustawieniach. Informacje o systemie. Baza danych nawigacyjnych została przywrócona do daty 21 lutego 2021. Z racji tego już Wam czytam. Pozycja 19. Czytam pozycja 19. Włączyć zapłon, jeśli koniecznie włączyć ręcznie system nawigacji z radiem. Sprawdzić dane systemu nawigacji. Odpalę teraz samochód. Faktycznie trochę półtorej godziny stał wyłączony. Damy tu trochę światła. Czytam dalej 19 punkt. Sprawdzić dane systemu nawigacji, czy są dostępne. Wartość pustych miejsc w punkcie menu. Informacje o systemie. No jest, tak jak widzicie. Sprawdzić działanie systemu nawigacji. Skasować sporadyczny błąd. To będziemy zaraz za pomocą OBD-11 kasować. Uwaga, zainstalowana wersja map może być starsza niż ostatnio zainstalowana wersja przed zgłoszeniem nieprawidłowości. Wersja map aktualizuje się podczas jazdy. Aktualizacja OTA, OTA, over the air, czyli, że tak powiem, w locie. Zakończyliśmy. Sprawdźmy działanie nawigacji. Są moje punkty i jest nawigacja. Dziękuję bardzo. Kasowania błędu przez OBD nie będę Wam pokazywał, bo to już jest formalność. Skanujemy samochód, wchodzimy w moduł 5F i kasujemy błąd. Błąd, który się pojawił podczas aktualizacji, został naprawiony bez udziału serwisu w przeciągu jednego dnia. Dzięki. Zapomniałem powiedzieć, zostawiajcie lajki, subskrypcje, niech się rozwija kanał. Mnie to motywuje do dalszej pracy, a Wy macie ciekawe filmy, być może któreś Wam się przydadzą. Pozdrawiam serdecznie. Hej!